Panie trenerze, wygrywamy w Bielsku 3-1. Prosimy parę słów komentarza po meczu. No dla nas niezwykle cenne punkty i tu nie ma co ukrywać, że jechaliśmy tutaj, żeby wywalczyć punkty, ale żeby to się skończyło 3-1, no to na pewno aż takimi optymistami to nie byliśmy. Zresztą wybrnęliśmy w kilku sytuacjach w tym meczu z bardzo trudnych momentów, bo set trzeci był chyba takim kluczem do tego, żebyśmy wygrali ten mecz 3-1. Przegrywaliśmy w tym secie 16-11, 21-16 i jeszcze na koniec 24-22, jeżeli dobrze pamiętam. I dzięki dobrej zagrywce, chyba Ali Grabek wtedy, żeśmy doprowadzili do remisu i wywołaliśmy błędy u przeciwnika i tak naprawdę dostaliśmy końcówkę tego seta tak trochę w prezencie. Ale już w czwartym pod kontrolą od początku do końca. Bardzo dobrze spisywały się nasze środkowe. Bardzo dobrą zmianę dała libero Olga Samul. Bardzo dobrą zmianę dała nowa atakująca Brytanii. Także myślę, że tutaj oprócz tych punktów zdobytych ważne jest to, żeśmy jako zespół cały potrafili się odnaleźć i żeśmy zagrali bardzo, bardzo fajny mecz. Czy to może być prognostyk taki optymistyczny na zbliżający się bardzo trudny mecz z mocną drużyną Budowlanych? Znaczy przede wszystkim daje nam to, co jest chyba w tym momencie najważniejsze, taką świeżą głowę i spokojną głowę, no bo to są zdobyte punkty na wyjeździe i teraz tak możemy z takim delikatnym oddechem, maksymalnie skoncentrowani, bez jakichś wielkich nerwów przystąpić do meczu z Budowlanymi, gdzie oczywiście gramy u siebie i myślę, że dzięki publiczności dzisiaj zapraszam wszystkich serdecznie na mecz. I też będziemy robić wszystko, żeby w tym meczu z faworyzowanym zespołem z Łodzi zdobyć punkty. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję.